Witam serdecznie, moim gościem Łukasz Ojrzanowski, Green Power NS. Witam. Łukasz, serdecznie gratulacje na twoje ręce dla całej drużyny. Zdobywacie mistrzostwo już oficjalnie, można powiedzieć, drugiej ligi. Pokonujecie Prestige House. Gratulacje, no co powiesz o tym spotkaniu? No dzięki, udało się, bardzo ciężki mecz. Prestige House postawił nam bardzo wysokie warunki. Chwilowo, powiem, bardzo przeważali, ale udało się tam wyciągnąć z tego meczu wszystko, co skutkowało naszą wygraną. No i obronieniem tego, że już tydzień temu mówili o nas mistrzem, więc jesteśmy. Więc jesteście, będziecie świętować pierwsze miejsce na gali. No właśnie, trzeba też pokazać prawdziwą twarz waszego zespołu, bo dzisiaj, kiedy macie swoje problemy składowe, nie ma Rafała, nie ma Seby, potraficie z taką samą, dałbym powiedzieć, nie stracić jakości, a z taką samą charyzmą rywalizować z drużynami. To jest siła Greensów, że ta ławka jest, można powiedzieć, też równa. Tak, mamy fajnych chłopaków, każdy ambitny i to pokazuje. Wiadomo, no, młodzi robią swoje, bo też biegają. Muszę pochwalić dzisiaj naszego bramkarza Łukasza, bo super mecz. Dzięki niemu, powiem szczerze, to wydaje mi się, że wygraliśmy. Bez niego by było ciężko. Ruszył swoje i wygraliśmy. Łukasz rzeczywiście zagrał fantastycznie, zagrałeś ty też fantastycznie. Bardzo fajna asysta na ostatniego gola do Krzyśka. Do Krzyśka, dobrze mówię? Do snajpera. Do snajpera, no, tak, Mateusza. Fajne podanie. Krzysiek właśnie, jak już wspomniałem, król, fajnie indywidualnie szalał dzisiaj. Łukasz, no trzeba powiedzieć, że indywidualności w waszej drużynie też są bardzo dobre. Tak, nie, no mówię, cały kolektyw jest super. Trochę to trwało, bo trochę kilka lat temu się to rozłożyło, choć byliśmy tam wysoko, się rozpadło, ale poskładaliśmy się i myślę, że trochę jest rutyny i trochę młodości, co skutkuje tym, że wygraliśmy tą ligę. Zobaczymy, jak będzie wyżej. Myślę, że też nie będziemy tam w ogonie, tylko w czubie. Tego życzę. Za tydzień się bawimy, za tydzień będziemy lać szampanem, ale już dzisiaj wiemy, że Greensi mistrzem. Gratulacje jeszcze raz. Dziękuję za wywiad. Dzięki. Wszystkiego dobrego.